Cześć, z tej strony Antek i tata. No, cześć, cześć wam. W dniu dzisiejszym... No, Antoś. Dzisiaj pokażemy kombinezonie. Tak, Grimme SE7530. Tak wygląda. Antoś dostał od babci na urodziny. Jeszcze nie ma urodzin, ale prezent już przyszedł. Musieliśmy go wyciągnąć przy babci. Pokazać. I w dniu dzisiejszym właśnie będziemy prezentować. Antoś, zaprezentuj go. Ja wyciągnę kamerę. No. Ale robi tak. No. Zaczep tutaj. Co tam było z tym zaczepem, Antosiu? Ale robi tak. No i wyciągnij tam te koło. No tutaj zrobimy o, przybliżenie. Takie. Tak. I co jeszcze trzeba było zrobić, żeby nie jechał w porządku? No. Trzeba to zrobić tak. Tak jest. I wtedy, jak widzicie, jak traktor jedzie, to nie jedzie sobie w porządku, tylko tędy wchodzi tu, ziemniaki wchodzą tu, tam do tamtego kosza. I teraz mamy taki test. Spróbujemy zrobić, nie Antoś? Bo tutaj dostaliśmy w zestawie kilka ziemniaków. Takich małych, kuleczki. Pokażę też jedną. Do kamery. O. Dobra. I wsypuj te sypkę. Sypki to tylko wyrażamy. Dobra, one się tutaj zbierają. W takim zbiorniczku. I potem się wysypuje tu. No, wsypiesz. A teraz wyspróbuj tą fasolę wsypać. Spróbujemy też z fasolą domową. Czy też nam tutaj się... No wsyp normalnie, puść. No weź rękę. No, czyli tutaj już jest ciężko, trzeba ją wsypywać, znaczy wciskać wręcz przez tą kratkę, co? Tak. Dobra. Teraz pokażę, jak działa ta korba. To trzeba kręcić. Mhm. Czyli stamtąd się przesuwają tędy. I wychodzą tutaj, tak? Tu. No. To się powinno złożyć, tak jest, podczas kopania, nie? Jak też robisz, to jeszcze idzie do tyłu. No, dawaj. No, właśnie, ale się kręci ekstra. I co, powiedz, Antek, lekko idzie czy ciężko? Cały czas trzeba kręcić, więc mi ale idzie czy, też. Ale czy lekko się kręci? Lekko, nie? Mhm. On spada do zbiornika, dobrze. I tam tata chyba, tam wszystkie ziemniaki i każdą fasolę. No, żeby pokazać dzieciom, co? Tak. I kolejna fasola. Dobra, teraz tutaj daj ziemniaki, choć razem weźmiemy. Może ty może weźmy trochę jeszcze obecnie. Ta fasola to faktycznie. Ziemniaki to lepsze. Ziemniaki 100 razy. Żeby coś, byśmy musieli groch chyba spróbować, co? Ale mama mówiła, że groch nie. Dlaczego nie? Bo mama to może mówić. Groch jest lepszy do zabawy. Pewnie mamie chodziło o to, że my mamy małą dziewczynkę jeszcze w domu i bierze wszystko do buzi, nie? Tak. O to chodziło. My mamy siostrę. Ty masz siostrę. A ja mam córcię. Dobra. Idzie ładnie. Zacznijmy załadować. No. Tutaj wsadzę już kamerę w statyw. Ekstra. Podejdź, daj teraz może przyczepę, pokażemy jak już wysypywać, co? Tak. Jak już mam... Co by tutaj trzeba było zrobić z tą fasolą, Antoś? Pokaż dzieciom, jak tutaj teraz to wszystko zorganizować. Trzeba wszystko, co jeszcze jest
na tej taśmie wysypać. Dobrze, no to dawaj, wysyp. To się zsuwa, nie? No. O, dobra! Dawaj, dawaj, dawaj! Ja tutaj będę stał! O, żebym nie wszedł na taśmę. Dobra. Marian będzie tutaj stał i patrzył. Marian! No, teraz to... Co teraz robisz? Pokaż tutaj. To można... To można wysuć. Podnieść ten kosz, tak? Tak. Mhm. Tutaj zapinamy, tak. No i teraz? No. Podniosę zaczep na maksa. Dobra. Dobra, wysypuj już na tą przyczepę. Okej. Tutaj z tej strony chyba ci nie wyszło. Dobra. No i teraz wsypuj. To są takie szparice, a sami mi tutaj zlatają ziemniaki. A widzisz, cenna uwaga. Trzeba kręcić paluszkiem, tak? Wielki hałas. To nie jest jakiś wielki hałas, Antoś. Fajnie. Dobra, złóż go teraz. Zaczep do traktora, pokaż jak dalej będzie jechał. Mhm. Pokażę jeszcze dzieciom jak się składa. No, pokaż. O. To trzeba tam wcisnąć. To do góry. Dobra, już jest. Fajnie. I tak ładnie. Super, super. To co? Pozdrawiamy, nie? I do następnego razu. Jak będziemy mieli nową maszynę albo coś zrobimy, to zapraszamy do oglądania. Jakbyście mieli jakieś pomysły, to dajcie w komentarzach informacje, to wtedy spróbujemy coś zorganizować. Jakie pomysły? Trzymajcie się, na razie. Cześć! Cześć, pa!